kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Filozofia. O czym są te studia? Filozofia to wysiłek człowieka zmierzający do poznania odpowiedzi na fundamentalne i najbardziej pierwotne pytania o sens oraz przyczyny istnienia świata i człowieka. Studiowanie filozofii skłania do nauki myślenia w sposób systematyczny i uporządkowany, ponieważ bardzo ważna jest zdolność poprawnego komunikowania wyników swojej refleksji. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź stronę studia.pl. Tam z łatwością odnajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą wnikliwość, refleksyjność, wrażliwość, zdyscyplinowany umysł, krytyczne nastawienie, świetna pamięć. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak głębokie rozumienie tekstów filozoficznych, opanowanie logicznego i zdyscyplinowanego myślenia, zyskanie krytycznego nastawienia do oceny rzeczywistości, gruntowna znajomość historii filozofii, racjonalne nastawienie do rzeczywistości. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można spodziewać się przedmiotów takich jak historia filozofii, metafizyka, ontologia, epistemologia, technologie informacyjne. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Pojęcie dialogu filozoficznego. Filozofia sportu, pole problemowe i konceptualne. Teoria czasu świętego Augustyna. Filozofia jako paideia. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, często wybierają karierę akademicką i zdobywanie stopni naukowych, nauczanie filozofii, pracę w korporacjach i sektorze prywatnym, pracę w redakcjach czasopism specjalistycznych, publikowanie tekstów w zakresie filozofii. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje oraz porady znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.